znaleziono już 8 ciał. Szefowie koncernów naftowych, nieokoliczni projektanci mody. Zabija w imię ekologii, oszołom! No i dobrze, że zabija. Należało im się. Policja jest bezsilna. Ekoterrorysta pozostaje nieuchwytny. Według wstępnych ustaleń policji sprawcą może być kobieta. Nie boi się pani, że będzie pani kolejną ofiarą mordercy? Pani redaktor, ja się niczego nie boję, szczególnie jakiegoś ekowariata. Kolejny piękny dzień, witajcie! Franiu, a tobie co? O, mój aniołku, będzie dobrze, będzie dobrze. Stefcia, a coś ty taka zeschnięta? Naprawdę? Nie, no czekaj, czekaj, kochanie, ja już ci robię. No od razu lepiej, a to? To jest dobrze. Tak, tak. Piękny jesteście. No piękny jesteście, naprawdę. Nie boisz się? Nie? To teraz ja oskuruję ciebie, tak jak ty oskurowałaś te biedne zwierzątka, które nosisz na swoim plugawym grzbiecie. Stary, dokończę ci później tą historię, wiesz co, lecę. Aha, co, nie lecisz prosto do domu, do żony? Nie, idę prosto, tylko jak mam dobry humor, a teraz skoczę po browarka, pięć. Tylko jednego, pamiętaj. Będę pamiętał, na razie, to jest. Czy to koniec atrakcji przyciągającej setki turystów do stolicy? Ogromna wyrwa w jezdni w Warszawie została przypadkiem zasypana. Wpadły do niej cztery ciężarówki z piachem, które jechały na budowę pobliskiego wieżowca.